namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Partnerzy kanału. Sklep Nam Zależy. Najlepsze biznesowe i gospodarcze książki dla dzieci. Nadrabiamy to, o czym milczą w szkołach. Siepomaga.pl. Największa moc pomagania. Dzień dobry, Wojciech Siryk, namzależy.pl. Ten świat jest nasz, a dzisiaj moim i Państwa gościem ekonomista, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, fundator Polskiego Instytutu Misesa, Mateusz Machaj. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, zawsze miło się z Tobą spotkać. To ja w ramach wstępu przypomnę tylko o subskrybowaniu naszego kanału, o aktywności pod tym filmem, no i oczywiście o naszym sklepie z najlepszymi na rynku książkami ekonomicznymi i biznesowymi dla najmłodszych. Wszystkie niezbędne linki w opisie tego filmu. Zanim przejdziemy do sedna naszego nagrania, to ja, żeby niejako usprawiedliwić, że po raz kolejny nagrywamy zdalnie, zadam pytanie, które co najmniej kilka razy otrzymałem. Dlaczego Mateusza Machaja tak trudno wyrwać z Wrocławia? No cóż, odpowiedź będzie ekonomizacyjna, że tak powiem. Po prostu dzięki temu, że nagrywamy, możemy poniekąd częściej się spotykać, bo jeżeli mielibyśmy nagrywać tam, gdzie zazwyczaj, czyli w stolicy, to musiałbym wyciąć cały dzień tak naprawdę z życia. No i to by się odbiło na mojej produktywności w wielu innych miejscach, mniej rzeczy mógłbym robić i pewnie też rzadziej byśmy się spotykali, więc taka prosta, prozaiczna odpowiedź. Czyli jak to w życiu bywa, rządzi pieniądz, rządzi ekonomia i gospodarka. My dzisiaj będziemy sobie rozmawiać trochę o tym, czy Zachód jest, i tutaj tak trochę prowokacyjnie powiem, wspaniały, najwspanialszy, czy to Zachód dał nam dobrobyt. Ale po kolei. Dlaczego o europejskim wzroście gospodarczym mówi się, że był, może jest nadal wyjątkowy? W sumie jest, bo on trwa i trwa. Do tego stopnia jest wyjątkowy, że traktujemy go jako rzecz oczywistą. I my też jesteśmy częścią tego wzrostu gospodarczego i traktujemy wzrost gospodarczy jako coś oczywistego. To znaczy, jeżeli na przykład by się zdarzyło, że nasza gospodarka by się przestała rozwijać i nie rozwijałaby się przez 5 lat, to by było dla nas coś absolutnie nietypowego i wyjątkowego. Tymczasem jeśli popatrzylibyśmy na historię świata, wszystkich regionów i na historię w skali nie tam dziesiątek lat, tylko w skali tysięcy lat, to doszlibyśmy do wniosku, że stagnacja przez na przykład dekadę czy więcej, albo nawet zwijanie się gospodarki przez dekadę czy więcej, to nie jest nic absolutnie nadzwyczajnego. Wzrost gospodarczy nie jest oczywistością, to znaczy jest oczywistością dla współczesnych ludzi, którzy żyją w krajach najlepiej rozwiniętych i dalej rozwijających się. Dyskusja dotyczy ewentualnie wyższego bądź mniejszego tempa wzrostu, natomiast wzrost traktujemy jako coś danego oczywistego i to wynika po prostu z tego, że nasze pokolenie, pokolenie naszych rodziców, pokolenie naszych dziadków, powiedzmy z wyłączeniem katastrof takich jak pierwsza i druga wojna światowa, te pokolenia traktowały już wzrost właśnie jako coś oczywistego, że nasze dzieci i nasze wnuki będą żyć w coraz to lepszych warunkach i w coraz to wyższym poziomie życia. Ale to nie jest nic absolutnie danego z góry i jasnego. To jest coś, co jest efektem gwałtownego wzrostu, który się pojawił w Europie na przełomie XVIII i XIX wieku. Jest trochę dyskusji, czy ten gwałtowny wzrost się zaczynał jeszcze właśnie w drugiej połowie XVIII wieku. Mówimy oczywiście o Wielkiej Brytanii, rewolucji przemysłowej przede wszystkim, a potem krajach, które dołączały. Czy też ten wzrost się zaczął na dobre raczej po 20 latach wieku XIX. Także historycy troszeczkę na ten temat dyskutują, kiedy te płace realne już weszły na taką ścieżkę absolutnie permanentnego wzrostu. Natomiast niezależnie od tego, kiedy ten moment czasowy ustalimy jako początek tego zjawiska, to ono bez wątpienia występuje. Mamy ciągły, trwały, długookresowy wzrost gospodarczy przez ostatnie 200 lat, bądź nawet trochę więcej, w krajach Zachodu, w krajach Europy i Stanach Zjednoczonych. I jest to rzecz, która nie jest poddawana pod dyskusję tak naprawdę. No, to znaczy pod dyskusję w sumie to zawsze ktoś czasem zdarza się, że poddaje, ale poddaje pod dyskusję. Natomiast tutaj raczej nie doszukiwałbym się większych kontrowersji. Kontrowersje, jak wiemy, w dyskursie politycznym i społecznym dotyczą innych kwestii, a nie tego, czy rzeczywiście te gospodarki się rozwijają. Wzrost możemy szacować od 30 do nawet 90 razy od tamtego momentu, więc spektakularny absolutnie, który wcześniej w ogóle nie występował w innych krajach, także w krajach, które były bogatsze od Europy, bo o tym też trzeba powiedzieć, że przecież Europa nie była cały czas najbogatsza. Wprost przeciwnie, były regiony, które były od niej bogatsze kilkaset lat temu.
No właśnie, to skoro o kontrowersjach mowa, nie mogę nie zapytać, czy to czasami nie niewolnictwo i imperializm stoi za tym europejskim wzrostem gospodarczym? No to jest super pytanie, bo ono troszeczkę przebrzmiewa nawet dzisiaj, natomiast kilkadziesiąt lat temu brzmiało głośno, szczególnie w czasach, kiedy Wielka Brytania była jeszcze imperium i kiedy miała swoje kolonie. W sumie pytanie o imperializm i pytanie o niewolnictwo to są bardzo podobne do siebie pytania, chociaż szczegółowo historycznie odpowiedzi na te pytania będą troszeczkę inne. Ale tak najprościej, wychodząc od takiego ogólnego opisu, to musimy pamiętać, że imperializm i niewolnictwo to są tak naprawdę systemy, które prowadzą do redystrybucji, czyli do zabierania. Do tego pytania nawet moglibyśmy dołączyć kwestie zdobyczy socjalnych tak naprawdę. Chociaż zdobycze socjalne czy polityka socjalna to jest coś innego w sumie niż niewolnictwo i imperializm, ale to też jest element redystrybucyjny. W sensie to jest element zabierania już z wysokiej produkcji. Samo niewolnictwo i sam imperializm, czy samo opodatkowanie zmierzające do wspierania lobbystycznych grup albo do wspierania jakichś socjalnych rozwiązań, to jest już nakładanie podatków z istniejącego produktu. W związku z tym to nie jest coś, co generuje samo z siebie jakąś wartość dodaną, wartość dodatkową. Natomiast wzrost gospodarczy, tak jak powiedziałem, przez ostatnie 200 lat, jeśli mielibyśmy to porównać, ja to lubię porównywać do pizzy, więc jeśli mielibyśmy to porównać, to powiedzmy 200 lat temu pizza miała taką wielkość mniej więcej, no i system imperialny albo system niewolniczy, który był redystrybucyjny, polegał na wyrywaniu jakichś fragmentów pizzy takiej wielkości. Natomiast dzisiaj te 30 czy 90-krotny wzrost, w zależności od tego, czy będziemy uwzględniać pewne jakościowe aspekty, czy nie, ten ogromny wzrost oznacza, że pizza jest już takiej wielkości, więc wygenerowana została jakaś dodatkowa wartość, jakaś wartość dodana, stworzona nowa wartość, która nie mogła pochodzić z tego, że wyrywano sobie poszczególne elementy tej mniejszej pizzy, tylko pochodziła z czegoś innego najwyraźniej, z tego, że udało się zaprojektować system, który pozwolił na zwiększenie zdecydowane wartości. I dowodem na to może być też prosta historyczna obserwacja. Imperializm, niewolnictwo to nie są rzeczy, które przecież wymyślono w Wielkiej Brytanii, to nie są rzeczy, które są charakterystyczne dla tego regionu, tylko to są rzeczy, które się pojawiały w innych miejscach na świecie. Niewolnictwo, imperializm to są rzeczy stare jak świat. Mieliśmy przecież wcześniej imperia, mieliśmy przecież wcześniej handlowanie niewolnikami, które istniało zdecydowanie przed Imperium Brytyjskim. I jakoś w tamtych czasach, gdy istniało, czy w tych innych alternatywnych społecznościach, gdy istniało, to nie wygenerowało takiego wielkiego wzrostu. W związku z tym coś musi być nie tak z tym rozumowaniem, że to imperializm i niewolnictwo do tego faktu doprowadziły. Co więcej, imperializm i niewolnictwo można nawet bez problemu wysunąć argumenty i wskazać dowody na to, że były hamulcem wręcz dla wzrostu, bo są takie szacunki niektórych historyków pokazujące, że na przykład kolonie były obciążeniem netto z punktu widzenia całego systemu Imperium Brytyjskiego. Można zadać pytanie, jak było obciążeniem, to dlaczego w takim razie je utrzymywano? Ano, odpowiedź jest bardzo prosta. Przecież jak wiemy, rządy realizują często politykę, która niekoniecznie jest optymalna dla całego społeczeństwa i całej gospodarki, ale jak mówi teoria wyboru publicznego, realizują politykę, która jest w interesie partykularnych grup i konkretnych jakichś lobby. I jak na przykład mieliśmy ograniczenia dotyczące handlu międzynarodowego, które wspierały jakieś branże eksportowe albo wspierały jakieś monopole, które mogły sobie importować z konkretnych kolonii herbatę czy jakieś inne dobra, to niekoniecznie było pozytywne dla całej gospodarki, ale mogło być pozytywne dla małej, wąskiej grupy, która była w stanie podpiąć się pod system polityczny i działać w swoim interesie. Podobnie zresztą z niewolnictwem, ponieważ gospodarka wchodząca w rewolucję przemysłową i gospodarka dynamicznie rozwijająca się opiera się na tak zwanej kreatywnej destrukcji, o której mówił Schumpeter, czyli tworzeniu nowych przedsiębiorstw, które burzą zastany ład i wprowadzają zupełnie nowe branże, no to w takiej sytuacji bardziej optymalny jest rynek pracy, który jest wolny, a nie taki rynek pracy, w którym się handluje pracownikiem, przypina się go do siebie na siłę, którego się nie skłania bodźcami, tylko po prostu biczem, pejczem i bezpośrednim zastosowaniem narzędzi bezpośredniego przymusu, no to to jest sprzeczne tak naprawdę z gospodarką dynamicznie rozwijającą się i znowu pasuje to też do obserwacji
zysków w poszczególnych branżach, bo inna sprawa jest taka, że tak zwany przemysł niewolniczy był mocno wyeksploatowany już na przełomie XVIII i XIX wieku. Tam nie było jakiejś dodatkowej wartości dodanej, którą można było wygenerować. Tam już nie było pola do, brzydko mówiąc, innowacji, bo oczywiście trudno mówić o tym, o tej branży jako czymś czysto ekonomicznym, bo przecież tam mieliśmy do czynienia z pogwałceniem absolutnie fundamentalnych praw jednostki, ale jakbyśmy nawet od tego abstrahowali, to okaże się, że to był biznes, gdzie już nie było ekstra zysków do, że tak powiem, wyrwania. Tak? To było już na maksymalnie wyeksploatowane w tamtym czasie. To był przemysł, w którym przecież też trzeba ponosić jakieś nakłady, trzeba płacić za strażników, trzeba płacić za układy polityczne, trzeba płacić za statki, trzeba na statkach pilnować, żeby nie było zarazy, trzeba, prawda, wszelkie narzędzia związane właśnie z tym bezpośrednim przymusem mieć zabezpieczone. Zdarzały się przecież bunty na tych statkach. To nie jest opłacalny interes z niewolnika, nie ma pracownika. To jest bardzo dobry cytat, który dobrze obrazuje to, że gospodarka rynkowa funkcjonuje na zasadzie wolnego rynku pracy, a nie takiego rynku pracy, gdzie stosujemy narzędzia przymusu. Jeszcze kończąc ten wątek, niektórzy w tych takich opracowaniach sprzed kilkudziesięciu lat pojawiały się sugestie, że poszczególni przemysłowcy mieli na przykład kapitał w branży niewolniczej i przenosili go do nowego rozwijającego się, do nowych rozwijających się branży, które się pojawiły w rewolucji przemysłowej. No oczywiście coś takiego mogło występować, ale współistnienie takich zjawisk nie oznacza ich przyczynowości. Jasne, że jak już ktoś kapitał ma, no to ten kapitał przenosi z jednego miejsca na drugie, ale to nie oznacza, że to jest absolutnie konieczny warunek do tego, żeby wystąpiła rewolucja przemysłowa. Trochę mamy podobny, tego typu grzech pierworodny jest zazwyczaj występuje, czy podobny, czy inny grzech pierworodny często występował przy na przykład transformacjach gospodarczych. Przecież w Polsce też mieliśmy ten grzech pierworodny związany z nomenklaturą, z przekazaniem tych części państwowego majątku do grup interesu, które były powiązane wcześniej z partią, szeroko rozumianą partią komunistyczną w Polsce. No ale to jeszcze nie oznacza, że to jest jak gdyby jakaś wielka zasługa tego kapitału, że wszedł do branży innowacyjnych, które się rozwijały. Tak po prostu się stało i mieliśmy trajektorię historyczną. Można powiedzieć, że jest niesprawiedliwa w wielu aspektach. Można powiedzieć, że należałoby wprowadzić na tyle, na ile to możliwe, jakieś odszkodowania dla tych, którzy byli poszkodowani w tym systemie. Pełna zgoda. Natomiast to nie oznacza, że to jest to, co wygenerowało tą dodatkową wartość, bo ten kapitał sobie był i by istniał dalej w tej szkodliwej branży, gdyby ona się utrzymywała, ale to nie oznacza, że ten rozkwit, który się pojawił, jest absolutnie warunkowany tymi czynnikami, tylko on po prostu wystąpił. No i wreszcie współwystąpił. No i wreszcie jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć, mianowicie taka, że mamy analizy, jest taka na przykład jedna z analiz François Cruzeta, czy Cruzet, nie wiem jak to do końca się czyta, w której on grupował przemysłowców w zależności od poszczególnych klas społecznych, podzielił to na cztery klasy, klasę najwyższą, potem klasę drugą, klasę trzecią, klasę czwartą, już tak zwaną robotniczą, i w sumie z jego analizy wynika, że mieliśmy całą masę istotnych przemysłowców, którzy się pojawili w klasach średnich, którzy akumulowali majątek, można powiedzieć, że prawie od podstaw, z zatrzymanych zysków z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, a nie z tego, że byli podpięci pod jakieś absolutnie uprzywilejowane systemy, uprzywilejowane grupy, co oczywiście też w jakimś zakresie miało miejsce, bo niestety nie żyjemy, no nasza planeta nie jest takim miejscem, gdzie wygrywa zawsze sprawiedliwość, często wygrywa niesprawiedliwość i często ci, którzy na niesprawiedliwości się wzbogacili, są w stanie te swoje zasoby utrzymać, ale to jeszcze nie oznacza, że dzięki tym okropnym niesprawiedliwościom mamy właśnie ten gwałtowny wzrost. No właśnie, ja całkiem niedawno na moim drugim kanale przygotowałem reportaż na temat gospodarki, czy może bardziej historii gospodarki Anglii, bo co ciekawsze rzeczy to działy się tam kiedyś, a niekoniecznie teraz. I tam oczywiście nie zabrakło komentarzy w stylu więcej nakradli niż zbudowali, imperializm, niewolnictwo i że to niby tylko dlatego się wzbogacili. No więc właśnie, skoro nie imperializm, skoro nie niewolnictwo, to co takiego konkretnie stoi za tym europejskim wzrostem gospodarczym? Mamy masę książek o tym napisanych i w sumie każdy z autorów, który o tym coś napisał, gdzieś tam ma swoją rację jakąś, bo mówimy tak naprawdę o bardzo złożonym systemie. Jak mówimy o złożonych systemach, to przy tych złożonych systemach zawsze występuje kilka czynników naraz, które ze sobą współgrają,
No i przy złożonych systemach bywa tak, że ciężko czasem ustalić, który czynnik jest ten absolutnie jeden kluczowy. I w sumie każdy z autorów, jak sobie poczytamy różnych tam McCloskey, Diamonda, Landesa, jest przecież przetłumaczone na język polski Acemoglu i Robinson książka, więc jest trochę tych pozycji, z których każdy z autorów skupia się na czymś tam jednym wycinkowym i każdy do pewnego stopnia, większego bądź mniejszego, będzie mieć rację, szczególnie, że niektóre z czynników samo siebie warunkują i jak gdyby są zawsze kontekstowe i nawet jak wskażemy na ważny czynnik, to on w jakiś sposób jest zależny od tego kontekstu, w którym się pojawia i gdyby się pojawił w innym kontekście, no to nie mielibyśmy tego efektu, który zaobserwowaliśmy. Natomiast jedna z rzeczy, której myślę może brakować w większości z tych analiz, to jest taki fakt, żeby najpierw się skupić na tym, jak rzeczywiście ten wzrost wyglądał, tak krok po kroku, nawet w pewnym sensie mikroekonomicznie. No bo jak sobie popatrzymy na to, jak dochodziło do rewolucji przemysłowej, to ona polegała na tym, że pojawiały się jakieś innowacje, rozwiązania, które zwiększały zdecydowanie produktywność i one zaczynały być powoli implementowane przez konkretne przedsiębiorstwa. Na przykład jak sobie popatrzymy na młocarnię, jeden z takich moich ulubionych przykładów, który lubię używać na wykładach i też często w swoich tekstach go wspominam, to ta przemiana z młocarni, ona właśnie jak się popatrzy na przykład na mapę Wielkiej Brytanii, jak ona się zmieniła przez 20 lat zastosowanie młocarni, czyli tego sposobu mechanicznego, najpierw nawet siłą mięśni, a potem już przy użyciu energii pozyskiwanej ze źródeł węglowych, ale przede wszystkim w taki sposób, że to usuwało konieczność ludzkiej pracy i na przykład jak potrzebne było, nie wiem, 200-250 osób do tego, żeby oddzielać ziarno od plew, to nagle jak się pojawiła młocarnia, to wystarczało kilkanaście osób i mieliśmy absolutną redukcję zatrudnienia gwałtowną, więc mieliśmy taką właśnie twórczą destrukcję, kreatywną destrukcję, o której mówił Schumpeter, że nagle nie potrzebujemy tylu rąk do pracy, tylko potrzebujemy w tej jednej konkretnej branży zdecydowanie mniej i ktoś wprowadzał taką maszynę w jednej firmie, czy w jednym, nazwijmy to firmie, powiedzmy, przedsiębiorstwie, i nagle inni konkurencyjni przedsiębiorcy też zaczynali dostrzegać, o, taka maszyna mi się przyda, bo okazuje się, że mogę osiągnąć bardzo szybko, bardzo wiele, zdecydowanie szybciej. To powodowało pewne wywrócenie ładu społecznego, bo oznaczało na przykład, że siła robocza kompletnie staje się, nie wiem, zredukowana o 90% jest jej potrzeba w tejże konkretnej branży, przepraszam. I w ten sposób kiełkowały poszczególne rozwiązania innowacyjne, które jak właśnie popatrzymy na mapę, o której mówiłem, to w ciągu na przykład 20-30 lat robiła się ogromna dyfuzja. Te maszyny nie miały w ogóle zastosowań, a potem nagle były stosowane przez prawie wszystkich, już tak w takiej przemianie powiedzmy pokoleniowej 20-letniej. Coś podobnego obserwujemy z wszelkiego rodzaju gadżetami. Do nas najbardziej współcześnie trafiłoby jako konsumentów zastosowanie telefonów komórkowych. Ta dyfuzja zastosowania smartfonów konkretnie od 2007 roku powiedzmy. Dzisiaj są absolutnie powszechne dotykowe telefony i one zmieniły kompletnie wszystko. One zmieniły branżę przecież bankową, zmieniły kompletnie branżę detaliczną, zmieniły spektakularnie branżę transportową, taksówkarską przecież, a jeszcze niedawno mieliśmy kontrowersje związane z tym, czy takie aplikacje dopuszczać do użytku. Więc takie przemiany, jakie sobie zaobserwujemy, to możemy faktycznie opisać historycznie, jak wyglądała ta zmiana, czyli że ona polegała na dyfuzji i na dyfuzji takiej kreatywnej destrukcji, czyli burzenia pewnego zastanego ładu, wprowadzania zupełnie nowych rozwiązań, które przekładają się natychmiast na gwałtowne wzrosty, na gwałtowny wzrost gospodarczy i szeroko rozumianej produktywności na poziomie mikroekonomicznym. I wiele z tych książek właśnie, o których mówiłem, przeskakuje jak gdyby już do opisu samych przyczyn tego zjawiska, natomiast im bardziej będziemy je po prostu opisywać, tym będziemy bliżej, myślę, wyjaśnienia, dlaczego to się stało w Europie akurat tak jak się stało, bo po prostu te innowacje zaczęły się pojawiać, fabrykanci zaczęli rozwijać swoją działalność i naokoło, jak się pojawiła chęć kontestowania tego, co robią, to ona była zbyt słaba, żeby to zatrzymać. Natomiast w innych społeczeństwach albo w sytuacji innych rozwiązań można sobie wyobrazić scenariusze, w których ta właśnie działalność byłaby jednak zatrzymana. Jak sobie popatrzymy na nasze współczesne czasy, to co mówiłem o aplikacjach taksówkarskich, rewolucja się zaczęła, tutaj nie reklamuję konkretnie, bo mamy już ich kilka, prawda, ale ona się zaczęła tak naprawdę od Ubera, to ona była na początku mocno kontestowana.
mieliśmy branżę taksówkarską, która mówiła, nie, my nie chcemy Ubera zdecydowanie, bo przecież tam taksówkarz musi przejść szkolenie, musimy mieć absolutnie ograniczony dostęp do prowadzonej działalności, nie może być tak, że każdy po prostu rozpoczyna swoją działalność. I takie same kontrowersje nam towarzyszą tak naprawdę od początku historii. I jeden z takich historyków, Avner Grief, zwraca uwagę w swoich tekstach na to, że na przykład gildy, takie właśnie instytucje formalne i formalne i nieformalne tak naprawdę, które zrzeszały jakichś dostawców, to one w poszczególnych krajach miały określonego rodzaju siłę. W niektórych krajach były silniejsze, w innych krajach były słabsze. I nie ma zaskoczenia, że w Wielkiej Brytanii były trochę słabsze. I na przykład jak się pojawiała jakaś tam innowacja, która uderzała w pewne renty monopolistyczne, które takie gildy miały, no to teraz pytanie, jak one mogły być skuteczne w tym, żeby zatrzymywać tą innowację, żeby nie dopuszczać jej do rynku. W przypadku Ubera i właśnie aplikacji taksówkarskich mieliśmy taką sytuację, gdzie tego się nie dało zatrzymać z różnych przyczyn, że prędzej czy później to po prostu wydrenowało i zniszczyło, zburzyło istniejący porządek, wprowadziło tą kreatywną, szumpeterowską kreatywną destrukcję, gdzie mamy przecież ogromną produktywność. Dzisiaj wielu ludzi może jeździć taksówkami bardzo często i jest to wydatek zdecydowanie mniejszy z tego względu, że pozwolono na wejście tych innowacji pod wieloma względami. Z jednej strony to przecież zwiększało efektywność koordynacji między kierowcami a pasażerami, a z drugiej strony też otwierało po prostu branżę i pozwalało praktycznie każdemu konkurować w tymże miejscu, co oznaczało, że spadały zdecydowanie koszty i rosła dostępność. Podobne kwestie dotyczyły wprowadzania innowacji, natomiast tych innowacji w trakcie rewolucji przemysłowej. Gdybyśmy sobie natomiast wyobrazili taką możliwość zablokowania dostępu, czyli zdecydowanie wzmocnili siłę tych, którzy blokować by chcieli wprowadzanie innowacji, to być może do takiej rewolucji przemysłowej by w ogóle nie doszło, bo jeżeli byśmy skutecznie storpedowali wszystkie innowacje i pozwolili wzmocnić się siłą monopolistycznym, no to wtedy już takiego gwałtownego wzrostu byśmy nie mieli. Myślę, że ten opis troszeczkę już nam odpowiada na pytanie, że tłumacząc ten złożony system, gdzie wiele czynników naraz działa, prowadząc do finalnych efektów, chcemy odpowiedzieć na pytanie, jak to się w ogóle stało, że właśnie w Europie się nie udało storpedować tego wzrostu, że jednak te siły monopolizujące nie były dostatecznie silne, żeby go zatrzymać. A gdzie w tym wszystkim tezy McCloskey z tej słynnej już, jeśli mogę tak powiedzieć, książki Burżuazyjna godność? To jest bardzo ważna książka, przede wszystkim ze względu na to, że pokazuje bardzo dobrze, dlaczego konkurencyjne wyjaśnienia rewolucji przemysłowej, większość konkurencyjnych wyjaśnień rewolucji przemysłowej jest nietrafiona. Właśnie tych mówiąca na przykład o imperializmie, o niewolnictwie, mówiąca o sile na przykład handlu międzynarodowego, który wcale nie był bardzo mocny. Mamy przecież jednego z tych autorów, już teraz zapomniałem dokładnie, nie chcę przekręcać nazwiska, Chana, tak? O dobrych Samarytanach, czy o Kicking the Ladder, ta publikacja sugerująca, że to Zachód merkantylnie się rozwinął, wspierał własne branże, a potem się pootwierał na rynek międzynarodowy, jak już je zakumulował i w tym momencie zaczął osiągać wielkie zyski i chciał eksploatować biedniejsze kraje. Natomiast ta hipoteza w prosty sposób upada, wystarczy zrobić dobrą analizę empiryczną handlu międzynarodowego i zobaczysz, że wartość dodana na przykład w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Niemczech, które włączyły się w rewolucję przemysłową, ona nie rosła w branżach tych proeksportowych tak naprawdę, tylko rosła w innych branżach. Te podobne argumenty właśnie przytacza McCloskey i też argumenty mówiące o nauce, o zastosowaniu węgla, więc ta książka jest bardzo ważna, bo ona znakomicie krytykuje nieudane próby wyjaśnienia rewolucji przemysłowej i kieruje naszą uwagę, myślę, w dobrą stronę, ale czegoś tam w tej argumentacji brakuje. Natomiast jaka jest ta dobra strona? Bo McCloskey mówi o tym, że pojawiła się burżuazyjna godność, że działalność przedsiębiorców, burżuazji mówiąc bardziej pejoratywnie, to jest coś, co zaczęto szanować społecznie, że okazało się, że bycie przedsiębiorcą to jest rzecz godna, że to jest taka rzecz, którą wielu ludzi chciałoby robić. I jak popatrzymy sobie, jeśli moglibyśmy robić jakieś ankiety, oczywiście nie jesteśmy w stanie, ale gdybyśmy robili badania ankietowe 1000 lat temu, 2000 lat temu i pytali na przykład młodych ludzi, kim chcieliby zostać. Nie mam na myśli tutaj dzieci, bo oczywiście tam 2-3 latek to pewnie chciałby być strażakiem. Natomiast jak zaczniemy pytać ludzi, którzy mają już trochę więcej lat, którzy wchodzą w dorosłość, którzy zaczynają dojrzewać, kilkunastolatków, którzy zaczynają rozumieć, co się wkoło dzieje, nieraz nawet lepiej niż ich rodzice i dziadkowie,
na pewnym etapie zdecydowanie lepiej, nowe pokolenie to zdecydowanie lepiej rozumie, ale kiedy ich zaczynamy pytać, no to bycie przedsiębiorcą to jest dla jakiejś grupy ludzi marzenie. Natomiast jakbyśmy takie ankiety prowadzili właśnie 100, 200, 300, 500, 1000 lat temu, no to ludzie by nie mówili, że chcieliby być przedsiębiorcami, czy właśnie tacy młodzi ludzie, albo w mniejszym stopniu, tak? Można było nawet traktować zarabianie pieniędzy jako coś niegodnego, coś takiego niepożądanego, coś takiego kojarzącego się z kantowaniem, mówiąc kolokwialnie, z oszukiwaniem, z naciąganiem, z takim targowaniem się, a tutaj coś kupiłem po niskiej cenie, a tobie to sprzedam jak najdrożej, żeby cię wycisnąć, obskubać i poniekąd wykorzystać jakąś asymetrię informacji, którą posiadam, bo ty przecież nie wiesz, po ile to kupiłem. Tak? Natomiast z czasem, jak pokazuje Maklowski, w kulturze i w myśleniu społecznym, szeroko rozumianym i w popularnej takiej masowej wyobraźni, bycie przedsiębiorcą przestało się kojarzyć w sposób pejoratywny, zaczęło być taką działalnością, która jest godna i która jest akceptowana i która jest jak najbardziej etyczna. Myślę, że to jest kierunek poprawny, właściwy, wskazujący na to, że właśnie przedsiębiorcy stali się takim zawodem społecznie akceptowanym i Maklowski w innych swoich książkach poza tą burżuazyjną godnością stara się wskazywać właśnie na przemiany w kulturze, w literaturze, w sztuce, które pokazują tą zmianę wyobrażenia o burżuanach, burżuazji, przedsiębiorcach. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze bliżej prawdy, albo tak naprawdę w sumie nawet nie, że bliżej prawdy, ale to jest argumentacja, która się pojawia u Joela Mokyra w jego opracowaniach, która się współgra tak naprawdę z Maklowski. Maklowski na początku troszeczkę zachowawczo podchodziła do Mokyra, ale z czasem odnosi się wrażenie, i to jest taka rzecz w sumie z rozmów z nią, którą mam, że ta argumentacja Mokyra w sumie jest spójna z tym, co ona mówi, bo Mokyr wykonuje jeszcze krok wstecz. Mokyr jak gdyby akceptuje ten argument kulturowy Maklowski, mówiący o tym, tak, przedsiębiorców po prostu społeczeństwo w jakimś stopniu polubiło, aczkolwiek do tego zawsze dochodzi element też formalnych instytucji, które akceptowały przedsiębiorców. Natomiast Mokyr jeszcze mówi, że jeszcze trzeba popatrzeć pokolenia wstecz. Skąd ten pęd do przedsiębiorczości, do eksperymentowania, wprowadzania innowacji się pojawił, cofając się jeszcze tak naprawdę paręset lat wcześniej niż to opisuje Maklowski. To w takim razie jak dokładnie miałoby to według Mokyra wyglądać, ten cały proces? No Mokyr mówi o czymś takim jak kultura wzrostu, czy też enlightened economy, czyli oświecona ekonomia. Zwraca uwagę na to, że w Europie, a propos właśnie tej wyjątkowości Europy, o której wspomniałeś, w Europie pojawiła się taka nowa klasa intelektualna, można powiedzieć szeroko rozumiana, czy nowa elita intelektualna. Bo w przypadku Europy możemy mówić właśnie zdaniem Mokyra o wykształceniu się pewnej instytucji, która nie istniała nigdzie indziej. Bo jak ktoś na przykład mówi o tym, że Europa to jest na przykład kwestia wzrostu wynikającego z postępu wiedzy i w nauce, no to oczywiście trudno zaprzeczyć temu, że nauka odegrała swoją istotną rolę w tym, że możemy zmieniać świat, że się wykształciła metalurgia, że się wykształciła jakaś sceptyka, że mieliśmy postęp w medycynie, że mieliśmy postęp w na przykład branży stoczniowej, że mieliśmy postęp w branży energetycznej. No, to są wszystko jakieś osiągnięcia naukowe, które były implementowane w Europie. Natomiast to, o czym warto pamiętać, to po pierwsze, Wielka Brytania nie była jakimś liderem w zakresie wiedzy naukowej w tamtym czasie, kiedy pojawiła się rewolucja przemysłowa. To nie jest tak, że była zacofana, ale nie była absolutnym liderem. Przecież były inne kraje, które pod pewnymi względami były zdecydowanie do przodu w samej Europie. Ale też wiele z tak zwanych innowacji naukowych, które się pojawiły w Wielkiej Brytanii i były implementowane, były znane dużo wcześniej i były też znane w innych krajach. Przecież trudno powiedzieć, żeby Chiny były jakoś do tyłu pod względem wiedzy. W wiekach średnich to nawet były bardziej do przodu. Taka mocarnia to nie jest absolutnie wynalazek właśnie w Wielkiej Brytanii, tylko on był znany wcześniej. Maszyna parowa to w pewnych aspektach była znana nawet w starożytności, tylko miała charakter raczej jakiegoś incydentalnego gadżetu, który był zastosowany do tego, żeby pokazać, jak fajnie piłeczka się obraca, jak się tam podpali gdzieś ognisko pod tą piłeczką. Tak? Niektóre takie tego typu rozwiązania związane z maszyną parową to możemy odnaleźć w pozycjach archeologicznych właśnie dużo, dużo wcześniej niż
niż to się pojawiło w Wielkiej Brytanii. Więc sama jak gdyby wiedza naukowa to jest jedno, ale mieliśmy coś zdecydowanie więcej. Właśnie mówię o tym MOKR, zwracając uwagę na instytucję, jaką była Rzeczpospolita Uczonych, czy ta Republic of Letters, czyli ta Republika Wymiany Listów. I to jest taka rzecz, która nie była obecna w innych krajach i taka instytucja, która pozwalała na zaistnienie forum wymiany myśli. Jedną z ważniejszych rzeczy w relacjach społecznych i w budowaniu, w akumulowaniu pewnych pozytywnych kwestii, które się pojawiają, zresztą niepozytywnych też, ale jest możliwość interakcji i wymiany myśli. Ta Republika Listowna, czy Rzeczpospolita Uczonych, jak to bywa mówione po polsku, to jest pierwszy przykład globalizacji myśli tak naprawdę i to takiej mocnej globalizacji, dlatego że w Republice tej Rzeczpospolitej Uczonych chodziło o to, że różni myśliciele i ta elita intelektualna, to upper tier human capital, jak to jest ładnie nazwane, ono istniało na poziomie międzynarodowym i de facto międzypaństwowym. To znaczy my w Europie mieliśmy do czynienia z jakąś defragmentacją polityczną i tu a propos wchodzi kwestia też tych dodatkowych czynników, o których mówiłem, tak? Bo możemy wskazać na jakiś jeden czynnik, który naszym zdaniem miał znaczenie, ale on też jest kontekstowy i sama Rzeczpospolita Uczonych jest kontekstowa, bo ona istniała w otoczeniu politycznej defragmentacji. Istniała w środowisku pewnej międzynarodowej anarchii, sytuacji, w której nie mieliśmy jednego lewiatana, jednego hobsowskiego lewiatana, który władał całym terenem europejskim, tylko mieliśmy różne konkurujące ze sobą rządy. Oczywiście negatywną konsekwencją tego było to, że w tych czasach było dużo tłuczenia i siebie nawzajem i w efekcie historia Europy to jest w sumie historia wojen w dużej mierze, jakiej się uczymy, chociaż nie tylko, ale jednak te wojny się cały czas i konflikty przewijają, ale z drugiej strony to oznaczało, że stworzono forum wymiany myśli, które było ponad tym i jak na przykład się komuś coś nie podobało, co myślał, no to nie istniał hobsowski europejski lewiatan, który mógł na przykład to zacząć temperować i skutecznie tępić. Co więcej, jak był jakiś myśliciel, który się nie spodobał danemu monarsze, królowi czy królowej, to mógł na przykład migrować do jakiegoś innego kraju pod jurysdykcję jakiegoś innego monarchy, który niekoniecznie zgodziłby się na ekstradycję. Mógłby się zgodzić, ale nie musiałby i MOKR w swoich historycznych opracowaniach podaje konkretne historyczne przykłady tego, jak jacyś myśliciele, którzy myśleli w trochę heretycki sposób, skutecznie uciekali przed ścięciem czy wtrąceniem do lochu z tego tytułu, że nie spodobało się to jakimś władcom tam, gdzie oni te swoje tezy głosili. I teraz w tej politycznej defragmentacji mamy forum wymiany myśli, i zaczyna się wykształcać takie myślenie o świecie baconowskie, jak to dobrze nazywa MOKR. Baconowskie, czyli François Bacon to miał takie podejście filozoficzne, że świat jest poznawalny, matematyzowalny i manipulowalny przez nas. To było takie podejście, znaczy to dzisiaj my to traktujemy znowu jako oczywistość, ale jak się cofamy kilkaset lat wstecz, to nie była absolutnie oczywistość dla filozofów czy dla teologów. Przecież pojawiały się interpretacje takie wśród niektórych filozofów, że świata nie należy w ogóle poznawać, że na przykład odkrywanie prawidłowości świata, które są matematyczne w szerokim sensie, bo natura jest w jakimś stopniu matematyzowalna, czyli można to poddać pewnym ścisłym, powtarzalnym prawidłowościom, które są w jakimś stopniu uniwersalne, to dla niektórych na przykład teologów czy filozofów to było stawianie się w pozycji Boga i to była herezja, to było wręcz profanum, próba stawiania się właśnie w takiej pozycji, o jak poznaję świat, to w pewnym sensie poznaję Boga, stawiam się w pozycji Boga, nie powinienem tego robić. Natomiast oczywiście były to logiczne interpretacje i dzisiaj takie dominują w świecie zachodnim, że to absolutnie nie jest herezją czy profaną, tylko wprost przeciwnie, to jest nawet wręcz wskazane, żeby próbować poznawać świat, że po to mamy wyposażony umysł na podobieństwo na przykład Boga, żeby ten świat jak najbardziej poznawać. Więc zaczyna dominować filozofia, że świat jest poznawalny, że świat jest matematyzowalny, że eksperyment staje się źródłem poznania, że możemy w trakcie eksperymentu tą materię poznać, przekształcać i ujarzmiać i dyscyplinować na naszą korzyść w taki sposób, żeby wprowadzać rozwiązania, które nam służą. I to jest coś, co zaczyna rozkwitać w elicie intelektualnej Europy, coś, co niekoniecznie rozkwitało w elitach intelektualnych innych części świata, no i w efekcie zatrzymywało to w innych częściach świata
właśnie ten pęd do tego, żeby świat poznać, a następnie go zmieniać i wprowadzać właśnie rozwiązania, które nam sprzyjają, czyli innowacje, czyli coś, co pojawiał się w Europie automatycznie, ten link z fabrykantami, od intelektualnego poznania do wdrażania od razu tych rozwiązań. Co więcej, oprócz tego, że pojawia się zgoda na to, żeby to wprowadzać, to jeszcze na dodatek zaczyna się pojawiać w jakimś stopniu akceptowanie herezji. Zresztą określenie innowacja w ogóle, innowator kiedyś, kilkaset lat temu, to był heretyk. Innowator to był ktoś, kto występował naprzeciw, na przekór temu zastanemu porządkowi, ktoś, kto chciał wywrócić do góry nogami zastany porządek. No i ta Rzeczpospolita listowna, ona funkcjonowała tak, że mieliśmy na przykład, porównując to trochę do forum internetowego, mieliśmy adminów, na przykład ktoś pisał jakiś list, eksperymentując, robiąc jakieś eksperymenty chemiczne, albo na przykład robiąc anatomię. Tak, przecież anatomia, przeprowadzanie, znaczy nie anatomię, przepraszam, robiąc nie anatomię, tylko sekcję zwłok, no to przecież nie dało się zbudować wiedzy anatomicznej bez sekcji zwłok. A jak sekcja zwłok była traktowana jako profanum i nie wolno było jej wykonywać, no to jaka szansa na postęp wiedzy i na wprowadzanie takiej wiedzy, która potem nam na przykład pozwoli na poprawę życia człowieka, tak? Przecież to jest absolutnie niezbędne. To ktoś sobie przeprowadzał sekcję zwłok i na przykład pisał list do takiego admina, ten admin się zastanawiał, do kogo to wysłać, to będzie interesować tego, no to trzeba przetłumaczyć. I w ten sposób to funkcjonowało, więc nie było to idealnie forum internetowe, tak jak dzisiaj, ale coś, co w jakimś stopniu odzwierciedlało to, co możemy nazwać dzisiaj forum internetowym z adminami, którzy zatwierdzali posty. I to było wysyłane do ludzi zainteresowanych. Wymiana wiedzy powodowała, że ktoś inny to replikował, też zaczynał eksperymentować. No i w efekcie otwierała się droga do wprowadzania właśnie całej masy innowacji, czy w ogóle otwierało się w tym upper tail human capital, otwierało się podejście, że właśnie świat jest poznawalny i kontestowalny. Są nawet takie stanowiska takie filozoficzne mówiące o tym, że to jest wręcz wskazane, że my kontestujemy to, co inni mówili, że nie akceptujemy tego, co mówili nasi poprzednicy jako absolutnie danego z góry, co musi być akceptowalne, tylko możemy to wszystko odrzucić. Tak, coś, co na przykład niekoniecznie w murach uniwersytetu się pojawiało, na przykład jak ktoś w pewnym momencie w murach europejskich uniwersytetów na przykład by powiedział, że Arystoteles to się we wszystkim mylił, to mógł zapłacić grzywnę. Natomiast w takiej Rzeczpospolitej Uczonych taka sytuacja nie występowała. Na przykład mieliśmy kobiety pojawiające się w Rzeczpospolitej Uczonych, coś co na przykład w wielu murach uniwersytetów europejskich było niedopuszczalne, gdzie traktowano kobiety przecież jako osoby, których absolutnie nie można dopuszczać do murów uniwersytetu, pozbawiając siebie przecież spektakularnego potencjału praktycznie w połowie populacji. Przecież u kobiet mieliśmy wiele geniuszy i wybitnych naukowczyń czy naukowców, jak kto woli, które nie będąc dopuszczane, tak naprawdę nie mogły dać tej swojej ogromnej wartości dodanej do tego, żeby ten wzrost się włączyć. Co więcej, jeszcze przecież w XIX wieku mieliśmy kraje, które były mocno posunięte w tym, żeby ograniczać dostęp do swobody myśli i to wręcz w skrajny, spektakularny sposób. Fora internetowe to już chyba teraz podupadły. I to chyba nie jest dobre zjawisko, bo mamy te wszystkie grupki na różnych portalach społecznościowych, które są właśnie zdezorganizowane często, ale to zostawmy. No dobrze, mówimy sobie tutaj przedsiębiorcy, mówimy innowacje, a gdzie w tym wszystkim rola państwa i aparatu przymusu? No myślę, że o dwóch rzeczach tutaj warto powiedzieć, bo po pierwsze to, co powiedziałem, czyli ta polityczna defragmentacja, jeśli argument Mokyra jest poprawny, a myślę, że on mnie osobiście najbardziej przekonuje, jeżeli poprawna jest ta teza Mokyra, no to polityczna defragmentacja gra tu swoją ogromną rolę, czyli właśnie to, że państwo na przykład nie było w stanie skutecznie ingerować, albo może inaczej, nawet jak chciało ingerować, to nie było w stanie tak skutecznie jak w innych miejscach, na przykład jak w Chinach, gdzie mieliśmy centralny rząd, który był w tym dużo lepiej zaawansowany, zresztą dużo lepiej na przykład kontrolował dostęp do elity intelektualnej niż właśnie w Europie, z tego względu, że tam nie było politycznej defragmentacji. Ta kontrola też na przykład oznaczała, że można było więcej rzeczy drukować swobodnie, takich, które właśnie kontestowały zastany ład. Przecież w XIX wieku były jeszcze kraje, proszę sobie wyobrazić, w których nielegalna była ruchoma czcionka i druk, gdzie na przykład książki trzeba było, gdzie mieliśmy właśnie ograniczony dostęp, zmonopolizowany, gdzie książki trzeba było pisać, więc mieliśmy po prostu terror skryby, jeśli można tak powiedzieć, tak? Gdzie po prostu można było tylko pisać książki, a nie je drukować, to, co oznaczało na przykład, że
Kontrolować myśl można było w łatwy sposób, kontrolując tych, którzy mogą pisać. A jeśli to na przykład był mozolny proces kształcenia, no to kontrolując tych, których kształcimy, kontrolujemy jednocześnie, co można pomyśleć. Natomiast jak wchodzi na przykład ruchoma czcionka i druk, no to sprawa już jest trochę trudniejsza, bo każdy, kto ma dostęp do ruchomej czcionki, na przykład może nie umieć czytać i pisać, ale może być w stanie drukować masę książek. I to oznaczało przy tej politycznej defragmentacji i konkurencji jakiejś myśli, która istniała w Europie, że pojawiała się cała masa właśnie pozycji, które można było uznawać za w cudzysłowie heretyckie. Przecież na przykład David Hume, który ogromną rolę odgrywał w postępie filozoficznym i w postępie wiedzy ekonomicznej, przecież był na indeksie ksiąg zakazanych. Coś, co na przykład można by było łatwiej wyegzekwować, gdyby jego książki trzeba było przepisywać, niż w sytuacji, w której książki po prostu można było drukować i zdecydowanie łatwiej rozpowszechniać. Także można powiedzieć, że rola państwa była w pewnym sensie negatywna, znaczy taka laissez-faireistyczna, jak gdyby taka, że trudniej było zdecydowanie kontrolować państwu dostęp do, kontrolować tą myśl, więc to była ta jedna strona, ta strona właśnie bardziej od strony nie, czyli indolencji, niemożliwości po prostu zaingerowania i tu jest jak gdyby ogromny plus w tym, że trudno było zaingerować. No a z drugiej strony mieliśmy też, to też trzeba uczciwie powiedzieć, że był jakiś system sądowniczy czy system prawny, który zaistniał. Jak już ta rewolucja przemysłowa się pojawiła, to w jakiś sposób zaczął akceptować to, że dopuszczalne są innowacje. Tutaj myślę najlepszym przykładem historycznym jest kwestia luddystów. Luddyści, przypomnijmy, to był taki ruch, który uważał, że maszyny zabierają, znaczy do pewnego stopnia to jest prawda, że natychmiastowo maszyny zabierały miejsca pracy, ale otwierały perspektywy zatrudnieniowe w alternatywnych miejscach. No ale ponieważ zabierały miejsca pracy natychmiastowo, no to te maszyny chciano niszczyć i powstały te ruchy na bazie mitycznego przywódcy, który pewnie nigdy nie istniał, czyli tego luda całego, które po prostu włamywały się na prywatne tereny, na prywatną własność i niszczyły po prostu maszyny, to były po prostu działania chuligańskie. No i teraz kwestia, co sądy, czy co władze by zrobiły z takimi ruchami, z takimi nurtami. Czy uznałyby, że istnieje jakieś rozwodnione uprawnienie do tego, żeby nie żyć w kraju, w którym wprowadza się maszyny, czy też uznajemy, że istnieje prawo własności i każdy może wprowadzać tego typu innowacje, rozwiązania. No i system sądowniczy, system prawny wybrał to drugie rozwiązanie. Postawił na to, że jednak to jest dopuszczalna działalność, która otworzyła drogę do tego, żeby te innowacje działały. Jeśli byśmy sobie wyobrazili kraj, w którym takie rozwiązania byłyby torpedowane formalnymi i nieformalnymi instytucjami, no to w efekcie byśmy rozwój zatrzymywali. Trudno mi od razu uniknąć tutaj analogii, która mi się nasuwa, na przykład kwestię związaną z na przykład transformacją gospodarczą, która przecież podobnie wyglądała w wielu różnych krajach. Próbowano wprowadzić kodeksy spółek handlowych i swobodę działalności gospodarczej, tak samo w Polsce, w Czechach, Słowacji, Litwie, Łotwie, Estonii, Białorusi, Ukrainie i Rosji. Te porządki prawne były do siebie bardzo podobne, na przykład instytucja giełdy, właśnie kodeks spółek handlowych. To było wszystko do siebie analogicznie, a przecież po 20 latach wylądowaliśmy w zupełnie innej sytuacji. Ano dlatego, że nawet jak sobie wymarzyliśmy jakieś formalne instytucje, to kluczowe staje się w ostateczności to, jak to się przełoży na działania instytucji formalnych. Jeżeli w jakichś krajach ta swoboda działalności nie była akceptowana, jeżeli na przykład bardziej we wschodnich krajach ktoś prowadził działalność gospodarczą i zaczynał odnosić ogromny sukces i na przykład pukali do drzwi takiej osoby, tak zwani smutni panowie i mówili, no to starczy tego sukcesu, teraz proszę się z nami podzielić albo przekazać swoją własność, no to nie jest sprzyjający klimat do tego, żeby prowadzić innowacyjną, przełomową działalność, która akumuluje pozytywne rozwiązania, tylko to jest raczej w długim okresie, to są rozwiązania, które raczej uderzą w stabilność, znaczy w stabilność, w długookresowość, przepraszam, bo to niekoniecznie jest stabilny wzrost, ale gwałtowność i wysokiego wzrostu, wobec czego no o tym należy pamiętać, jak się zachowają te właśnie formalne instytucje a propos roli państwa. To na sam koniec zapytam jeszcze, żeby niejako podsumować całą tę rozmowę. Czy możemy to spuentować tak, że jeżeli chodzi o budowanie bogactwa, to co dobrego
to wydarzyło się przede wszystkim na Zachodzie? O tak, zdecydowanie. Oczywiście Zachód, też musimy pamiętać, że ten exceptionalizm zachodni, on nie jest zarezerwowany, bo on był w pewnym momencie stał się nawet dogmatem, że Zachód jest absolutnie wyjątkowy i próbowano to tłumaczyć jakimiś czynnikami nie do końca udany sposób. Na przykład Max Weber, wybitny socjolog, może nawet najwybitniejszy socjolog w historii, to nawet próbował tłumaczyć to etyką protestancką. No ale wiek XX, a szczególnie po 80 roku i wiek XXI, to jest historia spektakularnych wzrostów w wielu różnych krajach, która pokazuje, że to nie jest coś zarezerwowanego dla Zachodu, że pewna wyjątkowość Zachodu, ona rzeczywiście wystąpiła, ale ona była splotem wielu różnych okoliczności, które nie rezerwują tej wyjątkowości dla krajów zachodnich, tylko te same czynniki można zastosować z sukcesem w innych krajach, w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w krajach azjatyckich i także w krajach Afryki, chociaż ta Afryka ma bardzo nierówną sytuację i ciągle burzliwą swoją historię, to jednak kilka krajów pokazuje, że można wejść na taką zdecydowaną i wysoką ścieżkę wzrostu. No i najbardziej pozytywny jest właśnie ten okres dla świata po 80-90, po latach 80-tych, 90-tych. Notabene okres, który powoduje czkawkę w krajach zachodnich, bo w krajach zachodnich pojawia się dyskusja, że na przykład wzrost poziomu dochodu, to są te kontrowersje z redystrybucją związane, tak, że te niższe klasy społeczne, tak zwane w krajach zachodnich, nie doświadczyły gwałtownego wzrostu od lat 90., że ten wzrost dochodu nie był tak gwałtowny jak klas zdecydowanie wyższych. No ale to wynika w dużej mierze z tego, że właśnie Zachód nie ma zarezerwowanego dla siebie wzrostu, tylko okazuje się, że te rzeczy, które były wykonywane w krajach zachodnich z sukcesem w drugiej połowie wieku XX, mogą być wykonywane pod koniec wieku XX i na początku wieku XXI w innych krajach, w krajach Azji, w krajach Afryki. I ten wzrost nie jest zarezerwowany dla klubu tylko Zachodu, tylko mogą się dołączyć też inne kraje, z tym, że dołączą się z sukcesem wtedy, kiedy tą kulturę wzrostu poznaną przez nas w krajach zachodnich zaczną skutecznie replikować, otworzą się na przedsiębiorczość, innowacyjną działalność sektora prywatnego, który jest absolutnie konieczny do tego, żeby ten wzrost z sukcesem zaimplementować. No i dobrze by było, żeby też Zachód od tych swoich wartości nie odchodził. A to temat jeszcze. Tak, to tutaj byśmy musieli bardzo otworzyć kolejną rozmowę i poświęcić kolejną godzinę. To tyle na dzisiaj. Standardowo przypominam o subskrybowaniu kanału, o aktywności pod filmem, no i oczywiście o naszym sklepie. Wszystkie linki w opisie filmu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.